Zawodnicy AZS-u 2020 oraz Norwida od piątku do niedzieli rywalizować będą w półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce. AZS o możliwość obrony wicemistrzostwa Polski juniorów rywalizował będzie w Wałbrzychu z gospodarzami oraz zespołami Chemika Bydgoszcz oraz AKS Rzeszów. Takie są cele. My od kilku lat gramy o te najwyższe cele o mistrzostwa Polski. Grupa, tak jak wspomniałeś, do łatwych nie należy, ale tak też od kilku ostatnich sezonów zawsze, czy w ćwierćfinale, czy w półfinale, mamy trzy zespoły, które mogą liczyć się do walki o awans, wejść do kolejnej rundy. Dlatego też się cieszę, że będziemy mogli zmierzyć się z dobrymi przeciwnikami i zweryfikujemy już na tym etapie swoje umiejętności. Jeżeli awansujemy do finału już z Polski, o co będziemy się mocno walczyć, to wtedy będziemy wiedzieć, że jesteśmy silni, zostawiliśmy jednego trudnego przeciwnika za sobą. Do finału awansować będą chcieli również juniorzy Norwida, którzy będą mieli do tego atut własnej hali. Taki mamy cel i pod to wszystko są te przygotowania, które poczyniliśmy już od ćwierćfinału. Mogę tylko tyle powiedzieć. Zespół bardzo dobrze się prezentuje. Chcemy zrobić tą niespodziankę i awansować do finału. Myślę, że chłopcy zasłużyli całym sezonem rozgrywkami tutaj juniorskimi na Śląsku, plus do tego pierwsza Liga Śląska, dawali z siebie wszystko. To jest bardzo dużo pracy wykonanej od września, a nawet od sierpnia, od obozu. Myślę, że efekt właśnie będzie bardzo pozytywny i awansujemy do finałów. Częstochowski turniej rozpocznie się w piątek o godzinie 17 w hali Norwida przy ulicy Jasnogórskiej meczem gospodarzy ze Spartą Kraków. Pozostałymi rywalami podopiecznych Piotra Lebiody będą zespoły z Bełchatowa oraz Kędzierzyna Koźla.